Cześć, z tej strony Iza Odręki i Margaret Minecraft Time. Dziś będziemy pracować na najnowszej kolekcji Violet Whisper. Będę robić tak z bazy o numerze THM0009. Będę też używać digi do samodzielnego wydruku. Użyję również paseczka dodatkowego do kolekcji. Jest to paseczek tutaj z takimi dziewczynami. No to zaczynamy. Wyciągnęłam sobie już tutaj te elementy, a te tutaj maleństwa na razie odłożę na bok, ponieważ nie będę ich używać. Na główną bazę będę używać tej juty. Tutaj sobie później odrysujemy ołówkiem i tutaj, żeby podbić nam kolor, został mi taki kawałek, więc wykorzystam go na tą rameczkę. I jest to arkusz z kolekcji o numerze 0911, a ten arkusz w jute to jest numer 0907. Jak już wcześniej wspomniałam, teraz odrysujemy wszystkie elementy, wytniemy i okleimy bazę. I nasza baza jest gotowa. Teraz możemy zabrać się za ozdabianie. Zobaczcie, ja mam tutaj mnóstwo elementów, których będę używać właśnie do wykończenia naszej pracy. Każdy element, który przyklejam na pracę, jest na dystansie. Dzięki temu nasza praca będzie trójwymiarowa. Teraz przygotuję sobie kilka tych kwiatuszków drobnych, które tu zawijam, te płateczki na takim patyczku. Wtedy one też nabiorą takiego trójwymiarowego kształtu. Jak widzicie, teraz wszystkie luki będę wypełniać kwiatuszkami i listkami z kolekcji.
Do swojego projektu oczywiście dodaję jeszcze napis oraz dwie kokardki, które wykonałam ze sznureczka. Po skończeniu nagrania przypomniało mi się jeszcze, że zapomniałam o motylkach, więc wskoczyły na taga dopiero w późniejszym czasie. I projekt gotowy. Dajcie znać, jak Wam się podoba i oczywiście do zobaczenia następnym razem. Pa!